znowu biskup wypowiedział się o seksie. Ja przyznam, że ja, wiesz... Tam o seksie, o dowodzie miłości, znaczy nie, dowodzie małżeństwa. Ale ja chcę powiedzieć, chcę się zwierzyć naszym widzom, że pewna taka ewolucja we mnie zaszła, ponieważ kiedyś strasznie mnie drażniło, jak biskupi się wypowiadali o seksie, a ostatnio stwierdziłam, że może nawet warto słuchać biskupów, że może warto się czegoś od nich nauczyć, bo ponieważ wiele zeznań różnych ludzi wskazuje na to, że oni często mają do czynienia z seksem, jeżeli nie bezpośrednio, to ich podwładni często ten seks uprawiają, no to może rzeczywiście wychodzi na to, że taki może mieć więcej partnerów seksualnych ode mnie, więc może rzeczywiście ja się mogę czegoś nauczyć. Ale żeby o małżeństwie się wypowiadał, to też sądzisz, że miał relacje małżeńskie z tymi ludźmi? No wiesz, no jeżeli weźmiesz, powiedziałbym tak, ślubu brać nie mogą, ale jeżeli przyjmiesz, że małżeństwo jest to stan, kiedy sypiasz z drugą osobą, mieszkasz z nią, masz dzieci, wspólne gospodarstwo, no to tak, no to de facto wielu no ma takie żony, tyle że może bez ślubu, tak? Taka żona bez ślubu. No i bardzo się przepraszam, powiedziałeś, że małżeństwo, że sypiasz. Nieprawda. Arcybiskup Hozer stwierdził, że dowodem miłości w małżeństwie nie jest sam akt seksualny, ale odwrotnie. Wstrzymanie się od tego aktu, wstrzemięźliwość, czyli małżeństwo to jest relacja dwóch ludzi, którzy nie uprawiają seksu. Według tego zrozumiałem. I wtedy jest miłość. Wtedy jakie jest to jest miłość. Pocieszenie dla wielu singli, którzy też nie uprawiają seksu? Pytanie, czym się różni bycie małżeństwem od byciem singlem, który nie czym uprawia seksu? Czym się różni relacja zawodowa między dwojgiem ludzi, my też się spotykamy i nie uprawiamy seksu. Jesteśmy małżeństwem. Czyli mam prawo do twoich pieniędzy, by połowy, tak? Proszę. A ja do twoich. Fajnie. Okej. Okay. No to jest ciekawa interpretacja. Skąd w tych ludziach biorą się coraz bardziej kuriozalne wypowiedzi, bo tam idzie dalej, że to jest animalizacja życia, jeżeli ludzie za dużo seksu uprawiają. Czyli ze zwierzęcenie, czyli właściwie Bóg stworzył, no idąc dalej, rozwijając tą myśl, Bóg stworzył istoty wbrew sobie, niedoskonałe. Arcybiskup Hozer pokazuje, że zwierzęta nie powinny uprawiać seksu. A to też jest masło maślane, że jak ciągle uprawiasz seks i nie zachowujesz wstrzemięźliwości, to się zachowujesz w sposób zezwierzęcony, bo jest dokładnie odwrotnie. Zwierzęta uprawiają seks bardzo rzadko, tylko okresowo, tylko w okresie rui. Znaczy zależy, jakie zwierzęta. No ale większość. Jak królika kiedyś. I tylko po to, żeby począć potomstwo. To ludzie są jedynym gatunkiem uprawiającym seks ciągle i dla przyjemności, więc raczej bym powiedziała, że gdyby zwierzęta zaczęły uprawiać ciągle seks, to by się uczłowieczyły, a nie, że my ludzie się ze zwierzęcami. Znaczy, im bardziej inteligentne zwierzęta, tym częściej uprawiają seks, czego dowodem są delfiny, które jako, oprócz ludzi jako drugi gatunek uprawia seks dla przyjemności, według wszelkich obserwacji. Czyli im bardziej jesteś inteligentny, tym częściej uprawiasz seks. I tym bardziej arcybiskup Hozer cię krytykuje. Ja rozumiem. Czyli Henryk Hozer nie jest inteligentny. Nie, bo nie czyli lubi seks. Ludzi, którzy jakby intelektem mu nie będą zagrażać, nie będą nasze samodzielnie myśleć. Nasze rozważania są bardzo niebezpieczne. Krajowa Rada na pewno zainterweniuje. A ja bym chciał jeszcze tylko zapytać, czy to ma jakiś związek z działaniami posłów PiS, którzy wstrzymywali różne zwierzęta od słoni po osły, od aktów seksualnych, że może to jest jakaś masowa, zorganizowana akcja.